Witajcie! Czy warto się poddać nurtowi Wilczej Rzeki Violetty Grzegorzewskiej? Z pewnością trzeba przeczytać najnowszą książkę autorki nagrodzonej Google, Stancji czy Dodatkowej Duszy, aby się przekonać, jaki los spotkał pisarkę w pandemicznej rzeczywistości. Wrażliwość autorki, jej spostrzeżenia, obserwacje otaczającego świata przelewane na papier wciągają i dają do myślenia. To autobiograficzna książka, która przedstawia fragment życia pisarki oraz jej córeczki w chwili, kiedy na świecie wybucha pandemia. W tych niesprzyjających okolicznościach Violetta planuje zmienić mieszkanie z małej wyspy położonej na kanale La Manche na mieszkanie w Hastings. Niestety, życie po raz kolejny pokazuje, że plany planami, a życie idzie swoją drogą, nie bacząc na nic. Mieszkanie, które miało zaczekać na autorkę, nie jest gotowe i obie z 3-letnią córką zmuszone są pomieszkiwać w przypadkowych stancjach z zupełnie przypadkowymi ludźmi, których autorka określa jako życiowych wykolejeńców. Jako samotna matka toczy walkę z wieloma przeciwnościami, dbając o swoje dziecko. Walczy o każdy dzień, aby mogły godnie przeżyć ten ciężki dla nich czas. Jako kobieta kochająca myśli i oddaje się tęsknocie za ukochanym, szczególnie, że przyszło jej przebywać daleko od swojego partnera i tym bardziej pogłębia się w swojej samotności i myślach o swoim kraju. Walczy z przeciwnościami losu, przemocą domową, bezdomnością, ludzkimi, niedoskonałymi charakterami. Nurt Wilczej Rzeki Violetty Grzegorzewskiej bez wątpienia nie porwał samej autorki, która nie godzi się na przeciwności losu i walczy z nimi, dbając o dobro córki i lepszy los dla nich. Porywa za to treść książki, która dobrze się czyta, wciąga, pokazuje, że dobrobyt czy poczucie bezpieczeństwa są bardzo ulotne i mimo wielu przeciwności losu trzeba walczyć i starać się godnie żyć i dążyć do upragnionego celu. Gorąco Państwu polecam.